Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś mam dla Was kolejny haul kosmetyczny. Bardzo dużo będzie pielęgnacji włosowej, no ale jak wiecie, ja mnóstwo produktów zużywam, testuję, ciągle jakieś nowości wpadają w moje ręce. No i zaczniemy może od produktu, który bardzo dobrze znam, kupuję od czasu do czasu, lubię do niego powrócić. Mówię tutaj o odżywce z Garniera Botanic Therapy, olej rycynowej migdały 200 ml. Odżywka ma fantastyczny zapach, jest gęsta, jest wydajna, bardzo ładnie wyglądają później po niej włosy, więc lubię do niej powrócić. Ale następna odżywka, którą mam, kiedyś powiem Wam, bardzo dużo używałam produktów z Pantene Pro-V i szamponów i odżywek. Natomiast tak jak wspomniałam, później zaczęłam kupować różne marki, różne produkty, różne rzeczy testować. Ale tutaj mam odżywkę do włosów Aqualight. 200 ml. Mam nadzieję, że się u mnie sprawdzi na moich włosach, że będę zadowolona, że też będą włosy fajnie wyglądały, ale oczywiście to za jakiś czas dam Wam znać. Następna rzecz to jest maseczka z Biowaxu. Wiecie, że ja markę tą bardzo lubię, jeśli chodzi o włosy, ale mam nadzieję, że maseczka będzie tak samo dobra jak ta z octem jabłkowym. Ta jest intensywnie regenerująca z arganem, kokosem i makadamią. Tu jest normalnie 250 ml i mam nadzieję, że będzie całkiem fajnie nawilżała i te włosy moje będą zregenerowane, no ale to się okaże, kochani, jak zacznę używać. Tu mam kolejną rzecz dowłosową z Isany i to jest odżywka kolagen i biotyna, 200 ml, standardowa pojemność. Powiem Wam, że w tej chwili tej odżywki używa moja córka i jest po prostu zakochana w tym produkcie. Włosy są wygładzone, wyglądają jak tafla, więc stwierdziłam, dobra, kupię sobie do swoich krótkich, a co tam, spróbuję, przetestuję. Mam nadzieję, że na moich włosach też będą właśnie takie efekty, ale to dam Wam znać, kochani, w projekcie Denko. Jeszcze jedna rzecz dowłosowa i to jest marka, która jest u mnie dostępna w pracy. Hemp Code. Tutaj mam maskę, która ma 200 ml i może być stosowana jako maska, jako odżywka oczywiście codziennie. Nakładacie na 2-3 minuty, spłukujecie, jako maseczka na 15 minut, raz, dwa razy w tygodniu, z olejem z konopi. Mam nadzieję, że będzie też fajnie produkt u mnie się sprawdzał na włosach, no ale to oczywiście dam Wam znać za jakiś czas. Mam jeszcze dwie rzeczy dowłosowe, które kupiłam w Lidlu, a mówię tutaj o wcierce do skóry głowy z wegańskiej pokrzywy. Jest tutaj 100 ml w opakowaniu, bardzo ładne opakowanko. Jak wiecie, ja różnego rodzaju wcierki do włosów lubię i to jest Heriland. Powiem Wam, że tam kilka rzeczy stało z tej marki, natomiast no ja skusiłam się tylko na wcierkę do włosów, więc zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi, czy przebije to moje ulubione, no ale to oczywiście dam Wam znać w projekcie Denko. Płyn do płukania jamy ustnej, tym razem seria z Rossmana, Procudent, ta niebieska, czy zielona, czy niebieska, ja nie widzę między nimi różnicy, po prostu chciałam coś innego w łazience, bo w tej chwili mam niebieski i znowu kupiłam niebieski, ale na dole mam Listerin, tą wersję taką delikatną i też jest w porządku, natomiast do tej czasami wracam, ona ma też fajną cenę, chyba na promocji była za 6 zł, także żal było nie wziąć. Granatowy dezodorant z Nivea, dla mnie ulubieniec, w tej chwili mam jakąś inną wersję z Nivejki. No i powiem Wam, że tak bywa z nim różnie, raz jest super, raz niekoniecznie, więc chyba powinnam się trzymać tylko tej wersji granatowej, bo ta się u mnie sprawdza genialnie. Do demakijażu mam tutaj produkt z Bandy, czyli to takie masełko do demakijażu. Ja już miałam jedno opakowanie, świetnie się u mnie sprawdziło, to jest 90 ml, natomiast ja demakijaż takim masełkiem robię tylko na twarzy i na szyi, nigdy na oczach, dlatego że moje oczy są bardzo wrażliwe i większości produktów nie tolerują. Tam jest tylko płyn micelarny i nic więcej. Masełko jest świetne, rozpuszcza wszystko, bardzo ładnie się później zmywa, więc jak najbardziej polecam. No i mamy tutaj samą, kochani, pielęgnację. Zaczniemy od takiego maluszka Bioderma i to jest też z krótką datą. Ja w tej chwili jedno opakowanie mam właśnie w łazience i używam. I to jest niby do skóry tłustej, mieszanej. Nic tu nie ma, czy można zmywać oczy, ale powiem Wam, że spróbowałam, zmyłam oczy, nic mi się tam złego nie działo. Nic mi nie piekło, więc myślę, że spokojnie demakijaż oczu też będę robić tym maluszkiem, więc polecam. Ja Bioderma osobiście bardzo lubię. Krem do dłoni z Evaline Cosmetics. Bardzo mi się podobało opakowanie, przyznam szczerze. Natomiast to jest Allantoina, Depantelon, 15% jest mocznika i kwiat wiśni, 75 ml. No i myślę, że za jakiś czas będę już używała, bo już mam kremik z Yumi na wykończeniu. Kolejna rzecz taka podstawowa, hydrolat z Naturmi z jaśminem. Jak wiecie, ja jaśmin kocham ten zapach. Tu jest 125 ml. Oczywiście hydrolaty są znacznie mocniejsze niż toniki. Trzeba też z nimi
uważać. Natomiast generalnie ja kupiłam go do twarzy. Zobaczymy, czy się u mnie sprawdzi, czy nie będzie podrażniał mojej skóry, czy nie będzie się nic złego działo, a jak nie, no to oczywiście skończy na skórze, na ciele albo na włosach. Także bardzo fajna rzecz. Pojemność całkiem przyzwoita, więc myślę, że powinno się to u mnie sprawdzić. Kolejna rzecz to jest Evostin. Też z krótką datą był i to jest płyn micelarny. No i jestem ciekawa tego produktu, to jest 215 ml. Ja w tej chwili z Evostiny mam krem pod oczy. No i mogę Wam powiedzieć, że szału nie ma. Ale zobaczymy, jak się sprawdzi płyn micelarny. Niby ze skóry naczynkowej, skłonnej do podrażni oraz trądziku różowatego. Więc myślę, że jak najbardziej powinien się na tłustej skórze z problemem trądziku hormonalnego sprawdzić. Ale dam Wam znać oczywiście, kochani, w projekcie Denko, jak produkt się u mnie sprawdził. Z Liren mam tutaj jeszcze tonik diamentowy, tonik łagodzący. Jestem mega ciekawa tego produktu. Bardzo dawno nic nie używałam z tej marki. Natomiast wiecie, to jest też nasza polska marka. Mówię, ok, bardzo ładne opakowanie. Tonik do twarzy, diamentowy. To jest też seria bardziej dedykowana skórze dojrzałej, więc powinien się u mnie jak najbardziej sprawdzić. Patrzę za pojemnością, standardowo 200 ml, także mam nadzieję, że przypadnie mi produkt do gustu. Mam też coś z Hagi. Zamówiłam sobie właśnie przez stronę internetową. Naturalna esencja do twarzy, łagodzenie. Mam nadzieję, że produkt się u mnie sprawdzi. Jak wiecie, ja esencję bardzo lubię. To jest też dodatkowy kosmetyk, który stosuję w pielęgnacji porannej i wieczornej. Tu mamy 100 ml. Z Hagi wiecie, że ja miałam żal do mycia ciała. Był po prostu genialny, boski. No i w tej chwili jest w dobrej cenie u mnie w pracy, więc pewnie znowu się na niego pokuszę. Ale Hagi, jestem mega ciekawa, jak w pielęgnacji twarzy się u mnie sprawdzi. I mam jeszcze Bielendę. Bielenda Blue Matcha. Esencja tonizująca w mgniełce. Z tego co wiem, ma kapitalne recenzje na YouTubach. Jest go tutaj 100 ml. Prawdopodobnie pompka jest genialna, więc spróbuję. Zamknę oczy, nie będę ich otwierać przez chwilę. I popryskam sobie na buźkę, więc zobaczymy. Jestem mega ciekawa tego produktu, bo naprawdę ma super opinię i że działa, i że pompka jest świetna, i same achy i ochy. Więc dam Wam znać na pewno, może w 5 kosmetykach, jak zacznę produkt używać, jaka jest moja, wiecie, taka pierwsza opinia o tym produkcie. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o zakupy kosmetyczne. Jawelnik było całkiem spowalek, wiecie, używa się, zużywa się, to i się chce testować nowości. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!